Siemaneczko. Punoli. Kurwa, nie obsikuj mi tutaj. No tak. Kurwa mać, komu żeś płot wyciął? O, i myślałem sobie tutaj jeszcze zamontować takie kratownice. Będzie jak w policyjnych miskach. Zabudowany. Tutaj to do wycieraczek można przyspawać. I tak ich nie używam. Kurwa, gumeczka się zapali, to tylko bziuchnie ten samochód. Szyb! Człowiek! Baluszkiem nadają. O kurwa, już puściło. Ba, o, jaka maszyna teraz jest. Zawsze chciałem taką mieć. Ciekaw jestem, czy ubezpieczyciel wie, co ubezpiecza. Oj, wypaliło dziurę. Trzasnę drzwiami, pewnie wszystko odpadnie. O, coś puściło już. Tutaj będzie niebezpieczna sytuacja, bo przy baku. Ej, mówię, jak przy baku zrobić. Przecież ja mogę drzwi otworzyć, kurwa. Jaki kretyn. Możesz tak drzwi otworzyć i sobie spawać, tak. Patrzcie, opona tak wygląda, więc nie da rady ją jechać na hamownię, ale można ją dać naprzód, będzie chodzić. Zawsze się boję, że kupa będzie. No, to ja robiłem. Zamazane, żeby nie było wiadomo, kto to puścił. Co to? Papież? Na maskę do tego, nie, po pierwsze nie można. O, to się nada. Jako zamek do tego. To się nada, naprawdę, zamontujemy. Trzeba trochę dotrzeć. Ta moja hydrołapa na chuj się nadaje, widzę. O, proszę bardzo. Ops. Kurwa. Myślałem, że nie zaciągłem. Holy shit. Pa, idzie. Gumeczka się prawie zmyła. Ej, a ja zapomniałem, że tutaj mam natrytytki, kurwa. Złapane. Ej, jakie ładne to. Czemu ten nie chodzi? Nie podłączyłem go w końcu? Co jest grane? Kurwa, wszystko się psuje. Czy ja tu pod któreś podłączyłem? Nie. Bezpiecznik by jebało. Nie pamiętam, czym ja włączyłem ten wiatrak w ogóle. Teraz. Wszystko się psuje, jeszcze nie pojechał, kurwa, na hamownię. Tu jakieś przecięte coś? Co to, kurwa, było? Prąd gdzieś tu strzela. Ej, co się dzieje? A czemu ja to przeciąłem? Co się dzieje? Coś się wkręciło. No te kable nie wciągło mi tutaj. Tylko tak, ten wentylator... On dmucha w którą stronę? On do środka pcha. Do środka. A ten... Też do środka pcha, czyli dobrze. Myślałem, że będą się kolidować obydwa ze sobą. Pa, jak majster zatkał. Ładnie, nie? Trytyteczką. I tutaj już nie będzie puściało. Tylko to, że może by strzelić. O kurwa, skąd tu tyle wody się wzięło? Twoimi nawiertamy. Ej, kurwa. Żebym ponabiercał i teraz tu się woda lała. Ja pierdzielę. Słabo zaselikonowałem. Będę musiał troszkę tu uprzątnąć, bo taki pierdolnik. A i to trzeba. O.
na silikon się zaraz klei. Pamiętacie, co mówiłem, że znalazłem, że bałem się, że to od mojego samochodu? Zaraz zobaczymy. Kurwa, gwint jest grubszy. To nie od mojego. Myślałem, że wykorzystam. Ara, biju ci to. Dupa zbita. Zmniejsza współczynnik tarcia, poprawia osiągi, tworzy ochronną warstwę metalowo-ceramiczną, poprawia ciśnienie, sprężenie, kompresję, zwiększa trwałość elementów metalowych silnika. Dawaj. Majsterin takie rzeczy czytał. Instrukcja obsługi nas nie interesuje, wiemy lepiej. Dawaj, ten skrzyń biegł, pierdol. Tu mam jeszcze jakieś dwa. Patrzcie, ceramizator do skrzyni automatycznej. I mam jeszcze ceramizator do manuala. Dobrze tam, tu ty damy. Na pewności to będą, kurwa, człowieku, takie przeciążenia. Powinniśmy to wykorzystać w skrzyni. Ale gdzie ja będę się trak kładł? Silnik tutaj musi lepiej zadziałać. O ty, kurwa, masz moc! Ta. O mój Boże! Jak żeś pan przyspawał? Ej, patrzcie, jak koło przyjebało. Kurwa, chłodnica. Człowieku. I to ostro tam gdzieś, kurwa, źga. O! O kurwa! O człowieku, jakie gorące. No ta, to żeśmy pojechały. Na hamownię. Zobaczcie, jak majster zrobił. To było wsadzone na trzpień i to tylko tak było sobie założone. Kurwa, twoja mać. No widać, że inżynier, kurwa, rehabilitowany. Kurde, no. Ale dobrze, o parę kilo odpadło od samochodu. To trzeba będzie odkręcić. Tu trzeba klucza. Kurwa, muszę iść po klucze. Hanno Montana tego nie zrobi. Drotą żeś naspawał, już ręce pocięte. Widzicie to pęknięcie na pompie? Także to jest całe. Gdzie ja to wziąłem? Gdzie to wziąłem? Gdzie ja to wziąłem? Gdzie ja tą rurkę położyłem? A, nie zdjąłem jej. Kurwa. Chodzę, szukam. O, teraz jakby obspawał i tu obspawał. I tu obspawał. To by nie odpadło. Skąd ja mogłem wiedzieć, że to odejdzie od tego? A, gdzie ty szukasz? Nie w tym grzebałem. Pompa niżej jest, idioto. Jeszcze ją poskleja, by chodziła. To też by posklejał. Co by nie posklejał? Poksipal? Tak by kibał. Najgorzej, że nie znajdę tego kawałka plastiku. Może gdzieś się wpierdolić i takiego przepływu nie będzie tego, płynu. Ten plastik się trafi i będzie przepływał, to kolejną pompę rozpierdol. Kupiłem pompę. O! Z metalowym birnikiem. Przemielę to w razie czego. Bardzo dobrze, że pan wymyślił. Plasticzek wpadnie, przypierdol i obcina, pokruszy. Kurwa jebane. Poborygo się nie żygo. Ktoś mówi. Wiertło zjebane tu się przyspała i będzie trzymać. Będzie trzymać, luks. Oś się rolkę popalił.
No i proszę was, nadeszła bekopo... Skurwysynu ty. Dobra, test strzelności przeszła. To jest 8 czy to 10? 10. 11 za duża będzie, kurwa. Cicho, cicho. O, idzie gdzieś tam. Doszło. Sipa. O Jezu, jest. Jest to olej, o, proszę bardzo. Nie trzeba dolewać. Ale może ceramizera by wpierdolił. Będzie na tyle. Git Malina do następnego strzałeczka. Cześć. Bilet kupiony, dziś wypierdalam w ciepłe kraje dla niej. Ona mówi, że ma coś, coś całą noc i chyba kłamie.